27 czerwca wspominamy świętą Małgorzatę Beis, dziewicę. Małgorzata urodziła się 8 września 1815 roku w La Pierrasse w szwajcarskim kantonie Fryburg jako drugie z 7 dzieci w skromnej wiejskiej rodzinie. Od dzieciństwa pomagała rodzicom w domu i w polu. Była dzieckiem radosnym, a równocześnie bardzo pociągała ją modlitwa. Ukończyła 3 klasy szkoły podstawowej i kurs krawiecki. Od 15 roku życia pracowała jako krawcowa. Szyła lub łatała ubrania najbliższych, mieszkańców wioski, a ubogim dzieciom robiła to za darmo. Posiadała dar bardzo dobrego kontaktu, szczególnie z dziećmi, i wykorzystując go, katechizowała je czasem spontanicznie przy zabawie na ulicy, a czasem w swoim domu. Każdemu dziecku chciała uświadomić, że posiada godność dziecka Bożego. Kierowała się w życiu zasadą: cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, mnieście uczynili. Do dorosłych także podchodziła z wielką miłością i troską. Jeden z jej braci miał złośliwą żonę, która przez 15 lat dokuczała Małgorzacie z tego powodu, że dużo się modliła. Lecz gdy zachorowała, Małgorzata troskliwie się nią opiekowała, a ta na łożu śmierci odwołała wszystkie oszczerstwa i pojednała się z Małgorzatą. Inny z jej braci trafił do więzienia. Jedna z sióstr wróciła do domu po rozpadzie małżeństwa. Starszy brat miał nieślubne dziecko, lecz Małgorzata nigdy ich nie osądzała. Cierpiała z powodu grzechów bliskich, ale przede wszystkim gorliwie modliła się za nich. Wszystkie nieprzyjemności znosiła z wielką cierpliwością. Modlitwa o nawrócenie grzeszników była dla niej szczególnie ważna. Modliła się w intencjach całego kościoła. Gdy miała 38 lat, zdiagnozowano u niej nowotwór jelit. Leczenie nie przynosiło żadnego skutku. Po roku, 8 grudnia 1854 roku, w dniu, w którym błogosławiony Pius IX ogłosił dogmat o niepokalanym poczęciu Matki Bożej, została uzdrowiona i otrzymała stygmaty. Przez prawie 25 lat, w każdy piątek i cały Wielki Tydzień, doświadczała fizycznych i duchowych cierpień męki pańskiej. W wieku 45 lat wstąpiła do trzeciego zakonu franciszkańskiego. Zmarła 27 czerwca 1879 roku w wieku niespełna 64 lat. Znajomi mówili: umarła nasza święta. Beatyfikował ją święty Jan Paweł II 29 października 1995 roku w Rzymie. W dniu beatyfikacji powiedział o niej: była zwykłą osobą świecką. Jej życie było ukryte z Chrystusem w Bogu. Z tą prostą kobietą prowadzącą zwyczajne życie mógłby się utożsamić każdy z nas. Nie dokonała niczego niezwykłego, ale mimo to jej życie było długą, milczącą pielgrzymką, szlakiem świętości. Jej pożywieniem i mocą był Chrystus spotykany w Eucharystii, najważniejszej chwili dnia. Poprzez rozważanie tajemnic Zbawiciela, zwłaszcza tajemnicy Jego męki, doszła do przemieniającego zjednoczenia z Bogiem. Niektórzy z jej współczesnych uważali, że długie chwile, które poświęcała modlitwie, były czasem straconym, ale im intensywniej się modliła, tym bardziej zbliżała się do Boga i tym ofiarniej służyła braciom. Tylko ten bowiem, kto się modli, naprawdę zna Boga, a wsłuchując się w Boże serce, jest także bliski sercu świata. Odkrywamy tutaj, jak ważne miejsce zajmuje modlitwa w życiu człowieka świeckiego. Modlitwa nie oddala od świata, przeciwnie. Rozszerza wewnętrzne jestestwo człowieka, usposabia go do przebaczania i do braterskiego życia. Misja, którą pełniła Małgorzata Beis, to misja powierzona wszystkim chrześcijanom. Prowadząc katechezę, Małgorzata starała się przekazywać dzieciom swojej wsi orędzie Ewangelii, wyrażając je słowami zrozumiałymi dla młodych. Służyła bezinteresownie ubogim i chorym. Choć nie opuszczała swego kraju, miała serce otwarte na rzeczywistość Kościoła powszechnego i świata. Kierując się misyjną świadomością, która ją cechowała, założyła w swojej parafii dzieło krzewienia wiary i świętego dzieciństwa. W Małgorzacie Beis możemy odkryć to, co uczynił Bóg, aby doprowadzić ją do świętości. Idąc przez życie, trwała ona pokornie przy Bogu, wykonując wszystkie czynności życia codziennego z miłości. Małgorzata Beis zachęca nas, abyśmy uczynili z naszego życia drogę miłości. Przypomina nam także, jaka jest nasza misja w świecie. W porę i nie w porę głosić Ewangelię przede wszystkim młodym.
wzywa nas, byśmy pomagali im odkrywać wielkość sakramentów Kościoła. Jakże bowiem dzisiejsi młodzi ludzie będą mogli rozpoznać Chrystusa na swojej drodze, jeżeli nie zostaną wprowadzeni w chrześcijańskie tajemnice? Jakże będą mogli zbliżyć się do stołu eucharystycznego i do sakramentu pokuty, jeśli nikt nie pozwolił im odkryć ich bogactwa, tak jak to umiała uczynić Małgorzata Baiz? Kanonizowana była 13 października 2019 roku. Módlmy się. Wysłuchaj nas, Boże, nasz Zbawicielu, i spraw, abyśmy obchodząc z radością wspomnienie świętej Małgorzaty Dziewicy, nauczyli się służyć Tobie z miłością. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, módl się za nami. Bądź nam miły.